Witamy w kościele Shoreline Poland. Państwo Kmiecikowie, którzy mają do zaoferowania znowu coś nowego. Tak, 15 maja, już w tę niedzielę, będziemy mieć niezwykłego gościa, Dimitri Baudu, który przyjeżdża do nas, aby opowiedzieć swoją historię. Tak, Dimitri to jest bardzo ciekawa postać, nazwisko ma francuskie, obywatelstwo amerykańskie, a jako misjonarz mieszkał na Ukrainie. W zasadzie to parę tygodni, dwa tygodnie przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie gościliśmy go w naszym budynku. Wtedy w ogóle nie mieliśmy pojęcia o tym, co się zacznie dziać na Ukrainie. I dwa tygodnie czy trzy tygodnie później rozpoczęła się tam wojna. Jako że on zamieszkiwał miasto Melitopol, to miasto jedno było z pierwszych zdobytych przez Rosjan i był razem z kościołem, ukrywał się przez około dwóch tygodni w podziemiach kościoła, a mniej więcej po dwóch czy trzech tygodniach od wejścia Ukraińców do Melitopola, Rosjan do Melitopola, Rosjanie go aresztowali i więzili go przez prawie że trzy tygodnie. W zasadzie to z każdego dnia nie wiedział, czy on przeżyje, bo Rosjanie zagrożyli, że go zabiją. Ambasada amerykańska, ambasada polska i wiele różnych organizacji próbowało wyciągnąć go i prawdopodobnie Rosjanie zamienili go za jeńców, za rosyjskich jeńców i wypuścili Dimitri. I myślę, że to, co on będzie opowiadał, to, co będzie przekazywał nam tutaj, będzie to naprawdę niesamowita historia. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby, które chcą posłuchać tej niesamowitej historii uratowania z rosyjskiego więzienia, z widma śmierci. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawa historia. Kiedy go Rosjanie wypuszczali, powiedzieli: uciekaj z Ukrainy, bo jeśli jeszcze raz cię złapią albo złapiemy, to po prostu umrzesz, zabijemy cię. Więc to będzie ciekawa historia. Czyli dokładnie, kiedy będzie? Jeszcze raz proszę powiedzieć, że będzie. Jeszcze raz powiemy, zapraszamy każdą osobę, jeżeli chcesz posłuchać tej niesamowitej historii. 15 maj, godzina 11, Kościół Shoreline, ulica Przemysłowa 9. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że to będzie niesamowite przeżycie posłuchać Dimitri i jego historii. Zapraszamy również. Dziękujemy.